Doktor Piotr Olkusz, Katedra Badań Kulturowych Uniwersytetu Łódzkiego, teatrolog, redaktor miesięcznika Dialog, również członek Rady Programowej Kalejdoskopu Kultury, pod którego to szyldem odbywa się ten live i który jest patronem medialnym festiwalu w tym roku. A chciałbym porozmawiać z Tobą na początek o miejscu, w którym jesteśmy, o Teatrze Chorea. Co to jest za zjawisko w znaczeniu naszym tu łódzkim, ale i ponadlokalnym? Kim oni są, czym oni się zajmują, gdybyśmy to mogli w kilku zdaniach uporządkować? Oj, to jest taki teatr, o którym już powstają prace licencjackie, książki, prace magisterskie. Taki teatr, myślę, szczególny, ponieważ jest to teatr z założenia OFOWY, teatr alternatywny, ale teatr, który się dosyć mocno zinstytucjonalizował. To jest taki rodzaj działania artystycznego czy grupy artystycznej, który zaczął działać na pograniczu dwóch światów. I w ten sposób on jest zespołem jakoś, czy instytucją jakoś pionierską w Polsce, myślę, że przetarł już te dekady temu jakieś szlaki, którymi potem podążyły inne zespoły. I jest jednocześnie, myślę, zespół dla nas bardzo ważny z perspektywy łódzkiej, ponieważ on kontynuuje taką tradycję OFU. Nie lubię wielkiego przywiązania do kontynuacji tradycji, ale jest prawdą, że w Łodzi czy teatr alternatywny był zawsze bardzo ważny. Mówi się tutaj Łódzkie Spotkanie Teatralne, to był w czasach komunistycznych taki festiwal, który pokazywał właściwie wielkie i ważne rzeczy dziejące się w sztuce, często wykraczające te granice, które można było powiedzieć w trakcie cenzury. Mieliśmy też ważne teatry alternatywne, chociażby Pstrąg. I później to gdzieś jakoś ustało. I jest faktem, że zespół Chorea, który w ogóle nie ma łódzkich korzeni, o czym za chwilę możemy też powiedzieć, wpisał się gdzieś w tę tradycję, wypełnił pewną lukę, która funkcjonowała w tym mieście, która dzisiaj może dalej trwać. Czym oni się zajmują? Co to jest za rodzaj teatru? I czy w ogóle tylko teatru? No właśnie, tutaj możemy powiedzieć, dlaczego nie jest tak związany z tradycją łódzką. Jest na pewno związany raczej z taką tradycją, sami zresztą się do tego przyznają, teatru pogardzienickiego, czy powiedzmy teatru działającego w tradycji tej, którą ożywiał Jerzy Grotowski. Teatru początkowo głównie ciała, śpiewu, sama nazwa Chorea. To jest właśnie to nawiązanie do takiej greckiej trójjedni wielu tworzyw scenicznych na scenie, które wytwarzają jeden własny, jakoś ciekawy komunikat artystyczny. I to była początkowo specyfika Chorei. Natomiast jest prawdą, że kiedy oni po kilku latach funkcjonowania na wschodzie Polski przenieśli się do Łodzi, bardzo szybko zaczęli rozwijać tutaj działalność taką społeczną. I te dekady temu to nie było jeszcze takie modne, należałoby powiedzieć. Dzisiaj każdy wpisuje działalność społeczną w swoje statuty, natomiast Chorea był jakimś pionierem, który to dostrzegł. I myślę, że tutaj, no nie wiem czy pokolenia, ale na pewno wiele osób mieszkających w Łodzi, wiele dzieciaków, którzy już nie są dzieciakami, mają takie wspomnienia właśnie pracy z Choreą. Wielu wspaniałych działań, czy to na ulicy Abramowskiego, czy absolutnie wyjątkowy projekt orkiestry Chorei, oratorium, Dance Oratorium Project, w którym gdzieś Chorea znalazła i swoich nowych widzów, i także swoich nowych aktorów. Niektórych z nich oglądaliśmy przecież dzisiaj także, czy oglądamy w ogóle regularnie w przedstawieniach Chorei. Ale jest to także coś, co byśmy nazwali takim domem produkcyjnym. To jest termin, który ostatnio się w OFIE bardzo często używa, bo Chorea zaprasza także twórców na różne rezydencje, czy współpracę. Dzięki temu mogą tworzyć tutaj także, czy we współpracy z artystami Chorei, czy w mniejszej współpracy swoje działania. No jest to też także takie chyba ważne centrum w ogóle animowania życia kulturalno-artystycznego. To wiąże się oczywiście z ulokowaniem tutaj w Łódź Art Center i Fabryce Sztuki. Ale to jest także taki zespół, który myślę, że stara się projektować jakoś to, co byśmy nazwali taką polityką kulturalną także. Chorea w ostatnim czasie, od dwóch czy już nawet trzech lat, bardzo mocno włączyła się, zwłaszcza Tomasz Rodowicz, w takie działania we współpracy z Instytutem Teatralnym dotyczące usankcjonowania, również prawnego, sytuacji teatrów alternatywnych. To jest wielki problem właśnie, jak te teatry powinny działać w świecie, który coraz bardziej jest projektowy, czy ma on stawać tych samych konkursów, co teatry instytucjonalne, gdzie jest granica właśnie pomiędzy taką alternatywnością, instytucjonalizacją, pewną wolnością, zależnością. I wiemy, że o tym tegoroczny festiwal z perspektywy także jest. Jutro będzie takie spotkanie, na którym właśnie
artyści działający w polskim OFF-ie będą zastanawiali się, czym jest specyfika zawodu artysty OFF-owego i jak ją mogę zdefiniować. A jednocześnie, gdy ja myślę o Teatrze Hera, to cały czas jakimś zdumienie wprawia mnie, że gdy myślimy o łódzkich teatrach, to na przykład to w Chorei powstał spektakl o i artystyczna wypowiedź o sztucznej inteligencji. Wcześniej o chyba neurobiologii, relacjach pracy mózgu i różnych sferach, które się z tym wiążą. Znaczy festiwal, czy spektakl o końcu, o przyszłości futurystycznej. Oczywiście chwalimy Choreę nie chcąc krytykować tutaj teatrów innych, bo wiemy, że każdy jest powołany pewno do jakiegoś innego funkcjonowania, chociaż pewno wobec niektórych stron jesteśmy bardziej krytyczni niż wobec innych, ale to jest prawda, że Chorea właśnie korzystając z tego statusu instytucji, czy właśnie nie instytucji, ale jakiejś takiej stowarzyszenia półformalnego teatru alternatywnego ma dużo większą swobodę w możliwości podejmowania ryzyka artystycznego, ryzyka także produkcyjnego. Stąd właśnie to zastanowienie, że możemy dzisiaj zrobić festiwale, spektakle o tematach zupełnie naukowych, nie musząc się przejmować na przykład tym, czy istnieją już dramaty na ten temat, czy nie, tak jak to się dzieje w teatrze dramatycznym. I tutaj oczywiście Chorea gdzieś wkracza w taką awangardę zastanowienie się nad niektórymi tematami, bo wiemy, że po spektaklu Mózg Rodowicza powstało w Polsce wiele przedstawień, także gdzieś mówiących o zakamarkach ludzkiego umysłu i neuropsychologii. Takich, nie chcę powiedzieć, że Chorea rozpoczyna wielkie trendy, ale myślę, że jest taka nastawiona na słuchanie tego, co jest ważne teraz. Swojego czasu zrobienie przedstawienia na podstawie dramatu norweskiego pisarza Arne Lygre o uchodźcach. To też taki spektakl, który był pierwszym w Łodzi przedstawieniem, które w ogóle dotyczył tego tematu. On równolegle powstał w Teatrze Zamiast. Ten sam tekst był zrealizowany trochę później albo wcześniej. Nie, szalenie później. Ciekawe, tak. Walczyli o to, różne, kto będzie pierwszy. Różne Lygre, wypowiedzi. Tak, no. Spektakl. A festiwal? Czym on jest dla Chorei? Myślę, że jest jakąś opowieścią o Chorei jednak. To jest, mam nadzieję, że się z Chorea nie obrazi za to wyrażenie, ale myślę, że jest przede wszystkim opowieścią o tym, czego oni potrzebują i co jest dla tego zespołu najważniejsze. Wiem, że zespół mówi, że to jest taka próba wyjścia w stronę widzów i tak na pewno jest, ale ja mam wrażenie, że to jest chyba jednak opowieść o zespole. Stąd być może właśnie tegoroczne, takie bardzo mocne, myślę, że trochę też kontrowersyjne nakierowanie tego festiwalu jednak na Choreę. Po wielu seriach czy edycjach tego festiwalu, który prezentował nam zespoły naprawdę bardzo różne, często też zagraniczne. W tym roku jesteśmy na festiwalu właściwie Chorei, poza drobnymi wyjątkami. Ryzykowne zagranie. Zobaczymy, jak przyjmiemy to my jako widzowie. Może to się nam ułoży w zupełnie nieoczekiwaną opowieść. Chciałbym zapytać Cię o jeszcze pierwsze wrażenia po performance Łukasza Kosa, czyli po śmierci na gruszy Wandurskiego, ale też o samego Wandurskiego. Co to był za gość? Czy warto do niego wracać? Zapomniany, trochę powraca. Mieliśmy już jedną próbę w Łodzi sięgnięcia po ten tekst, tylko był, że tak powiem, zedytowany przez dramaturga. Teraz jest zedytowany przez reżysera w taki sposób, że właściwie bardzo trafnie to zakreślono, że to jest pewien rodzaj impulsu partytury i można z tym zrobić wiele. Ja bym wyłowił tutaj dwie kwestie. Łukasz Kos i Wandurski. Łukasz Kos, myślę, że trzeba mieć świadomość, że to jest taki reżyser, który dzisiaj jest nie lubimy takich hierarchii, ale to jest na pewno jeden z najciekawszych obecnie reżyserów teatralnych w Polsce. I nie mówię tego dlatego, że siedzimy w Chorei, ale to jest reżyser, który ma za sobą jakiś fenomenalny ciąg przedstawień. Łącznie absolutnym szczytem była Fanny Aleksander, zrealizowana w zeszłym roku, czy w zeszłym sezonie w Teatrze imienia Morzeńskiej w Legnicy, która owacyjnie zdobyła polski teatr. I to jest też taki spektakl, w którym Łukasz Kos zaangażował właśnie całą przestrzeń, zespół, tworząc coś na kształt koncertu. Ta forma jest też bardzo bliska w ogóle wielu przedstawieniom Kosa i bliska jest także w tym przedstawieniu. I takiego, jakbym powiedział, zorganizowanego chaosu na scenie. Kiedy oglądamy to przedstawienie, zastanawiamy się, kiedy to się skończy, jak to się skończy, czym to się w ogóle skończy. Łukasz Kos myślę, że tutaj tryska absolutnym geniuszem reżyserskim i kiedy tylko będzie można zobaczyć to przedstawienie, warto to zobaczyć. Kos, jak jeszcze nie wiem, z 20 lat temu, jak zaczynał swoją karierę, to był związany z Łodzią, był związany z Teatrem Nowym. Wtedy zrealizował tutaj świetną Kurkę Wodną na przykład.
ale później już reżyserował nas niewiele, trochę w szkole filmowej, więc nie mamy szansy tak często go oglądać, dlatego warto chociażby do Chorei. A tutaj jest w tym przedstawieniu zrealizowanym na podstawie dramatu Wandruskiego jest znowuż jakoś przewrotny, bo to jest dramat i temat, który od kilku lat jest w takiej polskiej myśli teatralnej czy teatrologicznej, recenzenckiej gorący ze względu na takie odkrywanie twórców lewicowych związanych z teatrem. Gdzie jest teatrem właśnie zaangażowanym, dążącym do wielkiej przemiany społecznej, pokazującym nowe rzeczy w teatrze. W związku z czym również Śmierć na Gruszy w ostatnim czasie, tak jak cała dramaturgia Wandruskiego, była wyniesiona na absolutne fundamenty doskonałości. To tak jakbyśmy mieli tutaj kolejnego Słowackiego i Mickiewicza, tylko lepszego. I to jest, myślę, przewrotne, kiedy Łukasz Kos pokazuje taką, nie chcę powiedzieć słabość tej sztuki, ale taki bardzo konkretny rys estetyczny. To znaczy mam tutaj do czynienia z jakimś moralitetem, który po prostu, tak jak moralitet, operuje maksymalnymi uproszczeniami. I te uproszczenia nie mają siły tutaj drugiej części Dziadów Mickiewicza, które też są moralitetem. To jest jednak zupełnie inna twórczość pisana grubą kreską i trzeba to jakoś rozgryźć, a nie szukać geniusza, którym Wandurski nie był. Nie znaczy to przecież, że to nie jest ciekawy tekst, ale dużo ciekawsza jest chyba taka społeczna obecność tego tekstu przed wojną w Polsce i dzisiaj. Pamiętasz Króla Ducha Kosa w Teatrze Nowym? Inne zupełnie przedstawienie. No, też, prawda? Zastanawiam się, jak je oceniasz. Możemy się wspierać za chwilę już poza kamerą. Dlatego, że możemy chyba zupełnie przy kamerze też powiedzieć, że Łukasz Kos jest reżyserem. Teraz Łukasz Kos nas przeklnie za to, który tworzy przedstawienia skrajne, to znaczy absolutnie wyjątkowe i takie, których ryzyko prowadzi do nie zawsze do pewnej satysfakcji, jakbyśmy to określili. To się zdarza i tutaj mówisz Król Duchy, ja przypomnę w Łodzi zrealizowane świetnie z kolei z 15 też lat temu, czy 12, Paw Królowej, przedstawienie 4,5 godziny w Teatrze Studyjnym filmówki, które też albo kupowaliśmy całkowicie, albo wychodziliśmy bladzi z tego przedstawienia. Można to kupić w tym sensie tego reżyserskiego jakiegoś takiego gestu siły oddziaływania, sięgania po gatunki niższe. Wandurski też jest zanurzony w takiej kulturze, powiedzmy, popkulturze ludowej. Tak się go próbuje przedstawić, prawda? Że próbował stworzyć popkulturę XX wieku.